Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard, a oto tajemnicza ściana, o której napisaliście mi pod poprzednim odcinkiem, że hej Robino, ta ściana, obok której przebiegałeś za tą przepaścią, wygląda podejrzanie i mieliście rację, można ją rozwalić, jak widzieliście na samym początku. Mamy tutaj wajchę i dodatkowo będziemy mogli przejść chyba na drugą stronę, przynajmniej jakaś lina tu się opuściła. Tak, wczytałem się do tego momentu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Mamy łańcuch, zobaczmy, czy... Wow, kurde! Oj, to chyba bolało, przynajmniej tak brzmi. Wow, kurde, co się stało? Przelecieliśmy na drugą stronę za pomocą tego łańcucha. Znalazłem dziwną książkę, od razu było, żeby ją przeczytać. Może podpowie nam, co mamy tu zrobić. Księga nauki plus 2. Okej. To ta dziwna księga. Zobaczmy również, czy tutaj czego nie schowano. Przeszukajmy książki. Taktyka walki. To będzie broń dwuręczna. Tak jest. Od razu przeczytamy. Nie ma co. Fajnie, że kolejne wpadają punkciki. Co prawda nie mam żadnej dwuręcznej broni, ale okej, niech będzie. Jest tutaj dziwny tron, ale tutaj też jest kamienny mechanizm. Spróbujmy go zabrać, udało się nawet. Nie wiem, czy jestem w stanie jakoś... O kurczę, patrzcie, tam jest platforma teleportacyjna na dole, tylko moim problemem jest to, że na dole są również kolce, a zaskoczenie będzie skutkowało raczej śmiercią. Zobaczmy, czy mogę coś zrobić z tym tronem. To jest żadne, że tu stoi. Wow, okej. Nie, no powiem wam, że naprawdę modyfikacja pod względem różnych mechanik całkiem pozytywnie mnie zaskakuje. Teraz na przykład udało się tutaj, wyeliminować kolce i przejść do teleportu pewnie zaraz, zobaczymy. Mamy mechanizm, także fajnie, ale to nie wyjaśnia sprawy tej dziwnej poczwary, a bo łańcuch jest na górze, z którą przyjdzie nam się jeszcze zmierzyć, bo oczywiście się wczytałem przed zabójstwem i zaskoczeniem na dół. I teleport, tak, teleport poskutkował, udało nam się wyjść i teraz pewnie będę mógł tutaj tak, ten mechanizm cyknąć. Świetnie, udało się przekręcić jedną z czaszek, niestety druga dalej nie działa, więc chyba teraz będę mógł zeskoczyć na dół. Wydaje mi się, że będziemy musieli pokombinować z tym otwarciem, ale fajnie, że się udało rozwiązać pierwszą zagadkę. Także ja teraz spróbuję zeskoczyć znowu na dół, zawalczyć z bestią i jakimś cudem i sposobem otworzyć kratę. Na dole, dobra, jeszcze się uda przemienić. Co prawda mana mi się już skończyła w tym momencie. A, many nie widzicie, bo wam zasłaniał. Także no, zobaczymy, czy się uda coś tu ogarnąć. Zeskoczę na dół, pokonam bestię. No i mam nadzieję, że wpadnę na jakieś rozwiązanie. No bo tutaj chyba niczego nie ma. Tutaj otworzyliśmy za pomocą słupków. No i tyle chyba. Więc teraz robimy sobie chyć na dół. Nie umierać, tylko proszę. Okej, udało się na szczęście. Chyba, że... A nie, no właśnie, bo ja nie jestem w stanie pływać, gdy jestem w tej formie. Więc guzik mi to da. Więc okej, to ja się w takim razie tutaj rozejrzę. A chociaż wiecie co, zacznijmy może od tej jaskini na dole. Dobra, ale nieważne, bo tu już i tak widzieliście. Okej, prawie bestię już ubiłem, jak widzicie, na prawie 0 HP. Na ostatniego strzała ją zostawiłem. Mamy tutaj mięsko i w notatce było napisane o tym bulmogowym posągu, więc zobaczmy jeszcze raz. Tu jest właśnie język bulmoga, był dla nich najważniejszy. Być może ma to coś wspólnego z kamiennym posągiem. Mam tylko nadzieję, że, opuszczę to miejsce żywy. No właśnie, to są te posągi bulmogów, więc ja spróbuję teraz coś tu podziałać, poklikać. Tam widać ten język, może muszę się jakoś wspiąć na tutaj tą rzeźbę. No, jak uda mi się coś tu wykombinować, to wam pokażę, żebyście wiedzieli sami, jak rozwiązać zagadkę, ale ja się teraz rozejrzę, zobaczę, czy uda mi się coś tu zdobyć. Okej, mam kamienny język, udało mi się nacisnąć go. Zobaczmy, zgaduję, że muszę nacisnąć po jednej i po drugiej stronie, ale widzicie, wystarczyło dokładnie przejrzeć tutaj podpowiedzi. Myślałem, że trzeba coś w coś strzelić, a nie się wspinać po tych posągach, ale dobrze kminiłem. Jednak gdzieś tam, wiecie, główka pracuje, no dobrze. Zobaczmy, czy teraz również bulmok numer 2 zostanie kliknięty przeze mnie, tylko tak, żeby może nie spadł z niego tutaj. O, zobaczmy, jeszcze za daleko, jeszcze za daleko, jeszcze z dwa kroki i cyk. Udało się, tak jest, języki bulmogów, to jest to, czyli wcale nie musiałem powtarzać tej walki po 10 razy, tylko wystarczyło kliknąć dwa języczki i do przodu lecimy, szejba robimy i gramy dalej, o, dobrze. No co my mamy? Złoty puchar, no oczywiście, że kradnę, co popadnę, będę miał w końcu na jakąś broń może, Jezu, ale zobaczcie, taki zwykły strażnik, jakiś miejski, wysłany przez króla, tak, bo my jesteśmy strażnikiem, nie, nawet brak przynależności, kamienny mechanizm, jej, kolejny, super.
Więc możemy stąd spadać? Chyba tak. Mam nadzieję, że nic tam nie zostawiłem obok tego kostka, który tam był. Okej, demony wyciągają szpony, chyba tutaj po mnie. I właśnie, jakie przygody przeżyliśmy tylko dlatego, że zostaliśmy wysłani tutaj. Niesamowite. Teraz dwa elementy połączyły się po środku, otwierając nam przejście jakieś magiczne najwyraźniej. Mam nadzieję, że po drugiej stronie nie będzie ten demon na mnie czyhał, którego słyszymy tutaj co jakiś czas. Mógłbym się zapisać, mógłbym zrobić cokolwiek, ale chyba nie ma co. Ło, człowieku, coś się dzieje. Jakiś kosmos elegancki, planety latają, krzywy księżyc. Może to nie księżyc, nawet dwa księżyce chyba. Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale jesteśmy gdzieś w jakimś kosmosie najgłębszym w ogóle. Gdzie ja jestem? Droga do wolności 1000 expa. Twoje przeznaczenie się cię tutaj pchnęło. Przeznaczenie? Jestem zwykłym posłańcem, który został przypadkiem wplątany w wir przygody. Nic więcej. Wow. Posłuchaj mnie. Jestem Artaria, opiekunka artefaktu Sarkeras. To nie przypadek, że tutaj jesteś. Nadszedł czas, aby artefakt został znowu odnaleziony, a ja mam przeprowadzić cię przez tę wędrówkę. Więc to ty spowodowałeś, że wyjście z doliny zostało zalane. Chciałaś mnie użyć jako marionetki? Tak było mi to przeznaczone. Jestem cząstką tego planu. Pozwól mi opowiedzieć ci historię Sarkerasu. W porządku, zdradź mi, jaką to tajemnicę zawiera ten artefakt. Ponad 2000 lat temu wznosił się w ciemnościach tej krainy naród Makrekai. Mieli oni umiejętność uczynienia siebie niewidzialnymi i zapanowali nad krainą, przemierzając ją każdej nocy, grabiąc i mordując. Niepewny widok kończyn i wyrwanych organów na zakrwawionej ziemi napełniał serce ludzi strachem i trwogą. Aha, okazało się, że ten lud może się przemieszczać tylko za pomocą teleportów, ponieważ ich moc jest niewystarczająca i czar szybko przestaje działać. System teleportu funkcjonuje tylko wtedy, gdy fundament, pierwszy skonstruowany teleporter jest aktywny, a pozostałe teleporty czerpią moc właśnie z tego jednego. Wow, wiła. A znajduje się on w pobliżu doliny. Weź ten artefakt. Dostałem go wcześniej i według przepowiedni powinien zostać znów odnaleziony. Aha. Otwórz za pomocą Sarkerasu przejście do głównego punktu systemu teleportów i pokonaj przywołanego strażnika. A to nie otworzy teleportu wszystkich i zniszczy świat? Był on tak potężny, że przez następne 2000 lat moc Makrekai osłabła. Wraz z jego zaginięciem poległ również jego naród, a Makrekai należy już do historii. Czy dam radę wykonać to zadanie? Prędzej zginę niż pokonam tego strażnika. No brzmi potężnie. Jestem przeklęta. Możesz mnie nienawidzić, ponieważ jestem jedną z czarodziejek. Czemu miałbym to robić? Nie ukarano mnie śmiercią, lecz byłam tego bliska. Kiedy przybędzie bohater, dzięki mojej magii pomogę mu stać się silniejszym i przygotować do walki. Dam ci teraz lepsze uposażenie, byś miał chociaż też jedną małą szansę w walce. Powiedz mi jeszcze, z którymi umiejętnościami chciałbyś rozpocząć tę walkę? Okej, nie mam za dużo, mogę po prostu poprosić, żebyś wzmocniła mnie. Zadecyduj mądrze. Dostanę 20 punktów nauki. I czego byśmy potrzebowali do tej walki? Obrona, energia życiowa, walka bronią jednoręczną, siła, zręczność i jestem gotowy. Mógłbym zrezygnować ze wszystkiego? Nie no, coś by się przydało, bo na razie to jesteśmy strasznymi biedakami. Walka bronią jednoręczną brzmi zawsze super. 20 punktów nauki, a przydałyby się pieniądze też, ale broń jednoręczna, pozwól, że chcę to. Aha, ja mogę się u niej nauczyć za pomocą tych 20 punktów, ojojoj. No, 5 kryta, 10 kryta byśmy mogli, a czekaj, chciałbym inaczej wykorzystać moc. Jak obrona wygląda? Obrona 10 za 10, okej, obrona to jest zawsze fajna sprawa. Energia życiowa również, nie wiem pod co dostaliśmy broń, bo dostaliśmy jakąś super kosę, ale nie mam pojęcia, czy ona jest pod siłę, pod zręczność, pod co ona jest. Dlatego walka broń jednoręczną brzmi sensownie. Energia życiowa też nie jest zła, a ile dostanę energii? 10 za 10, to nie, to lepiej by było w armor dodać. Obrona 10 za 10 brzmi o wiele fajniej. Ale wiecie co, ten kryt, nie wiem jak bardzo mamy tutaj, chyba że zrobimy sobie 10 do obrony, 10 do obrony i spróbujmy jeszcze 5 do kryta chociaż, to by było fajnie, ok? To chyba max, jaki mogę wykorzystać. Ja jeszcze, 22 punkty jeszcze mam, o człowieku, to dawaj, to robimy jeszcze kryta i weźmy sobie jeszcze obronę. Weźmiemy sobie w obronę i w kryta, to będzie chyba najfajniejsze. Zostały mi 2 punkty,
O Boże, ale bez tej siły to ja nie zdziałam zbyt wiele. Wiecie co, to może jeszcze dajmy sobie w siłę. Nieważne jaka to byłaby broń, to zawsze te dwa punkty siły, no było nie było, jakiś tam dymycz, nie? No i fajnie, i mam punktów nauki 0. Teraz już chyba jestem gotowy, ale mam staty straszne. Siła 28, co to jest? Dobra, jestem gotów. Dobrze, zostaniesz przeteleportowany. A co z tobą? Kiedy pokonasz strażnika, urok zostanie ze mnie zdjęty. Moja nadzieja jest tylko w tobie. Okej, więc lećmy zatem. Zostaliśmy z powrotem przeteleportowani do magów. Mamy jakąś broń. Jest to cieniowa włócznia, obrażeń 140, wymaga 15 siły, potężny oręż, więc okej. Mamy również Sarkeras, to właśnie Sarkeras, artefakt pradawnych oraz zbroję bohatera, która daje mi bardzo dużo ochrony i jeszcze z tą moją dodatkową ochroną to jest dużo, dużo, dużo. Napijmy się w takim razie, super, że się udało. Many chyba nie potrzebuję, bo i tak czarów nie posiadam. No, 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 co tu się dzieje, co jaki? Nie wiem do końca o co chodziło z tymi, bo czy jak ja otworzę ten główny teleport, to się nic złego nie stanie? Słyszałem, że jesteś w poszukiwaniu Sarkerasu. Jestem pokrótce przed zakończeniem moich studiów. Dodatkowo niestety przyszedłeś za późno, wiem już wszystko i muszę się teraz tylko zaopiekować moim strażnikiem. Czy wiesz naprawdę co z nim? Powinien z każdą chwilą przez pracę markera i stać się silniejszym. Co? Tak, wiem to i dlatego muszę się pospieszyć. Na razie. Aha, czyli on rośnie w siłę ten markera i cały ten zły wróg. I żeby, no, zabezpieczyć tutaj krainę, to powinniśmy jak najszybciej się go pozbyć po prostu. Okej, okay. Te teleporty tam, wiecie, się zastanawiałem, że ej, ale jak to działa? Przecież jak teleporty uruchomimy, to oni będą mogli latać i grabić, przynajmniej ten cały boss ichniejszy, więc trochę słabe by to było, ale dobra. Wygląda na to, że będziemy mogli teraz przejść przez ten portal. Nosisz przy sobie podejrzany artefakt, Sarkeras, prawda? Prawda, muszę otworzyć tę ścianę. Tak zrób. Okej, tak zrobię i spróbuję, kurczę, co mi szkodzi? Haha, postać sama pobiegła do otwarcia. Jak wbił to! Zajebiste! Nie, dobra, animacje i ogólnie mechaniki są super. Droga do wolności, ostatni wyrogi, dużo expa. Bardzo mi się podoba tutaj. Bardzo mi się podobają te mechaniki, które zostały użyte w tej modyfikacji. Takie proste jakieś animacje, czy nawet bujanie się na łańcuchu, no kurde. Szkoda tylko, że pogoda tak nie dopisuje. Zrobiło się pochmurno i nieprzyjemnie. Mamy tutaj jakieś naprawdę spore ruiny. Mój bohater właśnie wbiega pośród nie i widzę, że już mamy pierwszych przeciwników na horyzoncie. Zobaczymy, jak z naszymi nowymi umiejętnościami i nową bronią sobie będziemy radzić. Mogłem troszeczkę w hapę dać, ale nie, no dobra. Jest super. Wolny pełzacz, możemy z niego zabrać głowę standardowo. Rozejrzyjmy się na początek. Myślę, że idąc cały czas w lewą stronę gdzieś w końcu zajdziemy. Więc zobaczmy. Widzę, że mamy tutaj jakieś ruiny. Sprawdźmy je na sam start. Widzę, że mamy tu Bonchura. Ty kurde parszywy. O Jezus, jakie wyobrażenia chore. Najgorszy bydlaku, nienawidzę tych komarów. Mikstura, dziękuję, szlachetne grzyby. Po co mi te grzyby, nie wiem, że są szlachetne, to spoko. Pewnie jakbym zeżarł ich wystarczającą ilość, to by mi coś dały, coś czuję. Lekka kusza, o, to brzmi fajnie. I nawet jeden bełt dostałem. No dobra, teraz drugi. No, nie mogliście jakoś hurtowo tych bełtów schować, tylko pojedynczo wszystkie? Mandko bonusko, oszaleli. Dobra, chyba wszystko zebrane, co się dało. Duży głaz. Jak to otworzyć pewnie? Nie wiem. Nie znam niemieckiego. Albo czym mam to zrobić? O, może coś takiego. Nie jestem w stanie, tak? Filsus. O nie! Nie, panie, co to jest? Ja nie chcę. Dobra, kuszę? A, oczywiście, że mam za mało siły na kuszę. To zostanę przy moim łuku, którego i tak nie używam. Nio! Jest wodospad. Jak myślicie, cwaniaki? Czy za wodospadem jest coś schowane? Myślę, że warto będzie sprawdzić jeszcze to. Ale okej, okay, a te mikstury, które otrzymałem? Mikstura zręczności. No pewnie, że łykam. Szkoda, że zręczności, a nie siły. Ale okej, okay, nie będę marudził. Dobra, zjedzmy też trochę mięsa. Bo oczywiście ten parszywy gnój mnie walnął. Wiecie co, możemy nawet zjeść te grzyby, bo w ten sposób trochę many będę miał. Mam nawet jakąś ognistą strzelę. Bryła lodu? No pewnie, że zakładamy. Bryła lodu to jest naprawdę potężny czar, więc warto go mieć.
Sprawdźmy jeszcze ruiny. Dobra, mówiłem, że będziemy iść w lewo, więc zróbmy to. Czyli teraz przed nami będzie ten obszar z jeziorem. O mój Boże, jeszcze... O nie, come on! Czy muszą tu być bagienniaki? Kolejny przeciwnik, którego nie lubię. Widzę, że Jarkender mamy pełną gębą. Ale dobrze, bo skrytem widzicie. Skrytem to jest w ogóle chwila, moment i po przeciwniku. Smoczy korzeń tu rósł. Dobra, wiecie co? Ja powinienem też zeżreć ten smoczy korzeń, bo i tak nie ma tu alchemii w tej modyfikacji, więc... więc najgorsze... Najgorsze, co można zrobić, czyli jeść po prostu, to tak o z buta. Nienawidzę tego robić, bo czuję się, jakbym marnował totalnie. Ale nawet nie znaleźliśmy królewskiego szczawiu, więc nie ma sensu trzymać tego. I wątpię, żeby była to jakakolwiek alchemia. No chyba, że będzie na koniec, że jeszcze wzmocnij się, użyj tego, co masz w ekwipunku. Tam jakaś czarodziejka z księżyca spadnie. Oh shit, zjadłem wszystko, co się dało. Dobra, żeby zaspokoić moją i waszą ciekawość, spróbuję przepłynąć i zobaczyć, czy czegoś nie ma za wodospadami. No jak widzicie, dzisiaj Oldwinż w gotiku, bo tak, modyfikację ze śnieżkiem włączyłem. Stwierdziłem, że jeszcze świąteczną atmosferę sobie zrobimy. No i serio, takie piękne wodospady i nie ma nic za nimi. Jak można tak mnie skrzywdzić? Okej, zobaczmy, czy przypadkiem czegoś tu nie utopili też również twórcy. Chyba nie ma, nie za tym. Deszcz padający pod wodą. Co się dzieje? Dobra, ale tak, stwierdziłem, że na razie jeszcze sobie darujemy. Myślę, że tak właśnie bliżej świąt ewentualnie, bo chciałem wam też pokazać, po prostu wiecie, jak ta modyfikacja naprawdę wygląda, no bo tak naprawdę ze świątecznym modem to by, kurczę, tutaj no, nie wyglądało tak, jak twórcy chcą, więc no. Też nie chciałem przesadzać z tym. Chciałem, żebyście zobaczyli modyfikację w pełnej krasie i ozdobie swojej. Siema, polny. Bydlaku, zaraz cię tutaj przemielimy szybciutko na 4 strzały, co prawda, ale się udało. Ile mam kryta? 45%. No, wolę mieć zawsze to 50-50 co najmniej, ale no niestety nie tym razem. Cześć, aligatorze, ty wredny potworze. Wiesz co, to ja ci podejdę, ci walnę pierwszego ciosu. O, ale zgaszony, ja pierdolę. Co to było? Ajajaj, tego się nie spodziewał chyba. Ja też się nie spodziewałem, że go tak pierdyknę. Ale wiecie, posiadając 50-50 w krycie to jest zawsze, że albo siądzie, albo nie siądzie, więc lepiej niż te 45%, chociaż mimo, że mam 45%, to siada, więc okej, nie mogę narzekać. Mięso! O, będę miała gotowane. O kurczę, ale zobaczcie, jaką mam piękną teraz ochronę. To jest to. Dobrze, że daliśmy sobie te 20 punktów jeszcze w tą ochronę, bo bez tego by bolało. A tak to jeszcze 20% do tej zbroi dorzuconej. W ten sposób elegant, bo teraz nie powinniśmy tak ginąć. Miksturki niby też są, więc wątpię, żeby gra chciała nam zrobić większą krzywdę. Mikstura siły, no pewnie, że łykamy. I eliksir życia dodatkowo. Czy ja mam teraz 33 siły? To oznacza, że ja mogę już nosić te lekką kuszę? Nie, od jeszcze 7 punktów. No nic, nie ma co. I tak bym nie korzystał z tej kuszy. Jeszcze roślina lecznicza, nie wiem, pewną cholerę. Czy na tym baldachimie tam na górze coś może być schowane? O, jaka piękna skrzynia! Coś tak czułem. Ty, ej, halo, czuję, dlaczego przenikam przez ten sufit? Ojojoj, już zobaczyłem fajną skrzynię, już się chciałem do niej przytulić. Cześć! Bez klucza jej nie otworzę? O mój Boże, a skąd ja mam wziąć klucz? Cholera jasna, to może być coś ważnego, więc musimy poszukać jeszcze klucza. Nie wiem, czy znajdziemy, bo w sumie zrobiliśmy właśnie rundę prawie, że dookoła i dalej nic nie ma. I no, come on, kto robi palmy z liśćmi, przez które nie da się przebiec? No, w ogóle drzewa w gotiku, przez które nie da się przebiegać, albo jak krzaki, zrobią modyfikacji krzaki, które, kurczę, są nie do przejścia na przykład, że wiecie, macie takie krzaki, ale one są fizycznie jakby takim obiektem. To jest tak wkurzające, bo trzeba kombinować i się bugować, żeby przebiec, no. Nieładnie ma, ale dobrze. Dobra, runda zrobiona. Dużo zieleninki mamy w plecaku, to spoko. Będziemy tutaj wegańskie klimaty urządzać sobie. Chyba wejdziemy na górę, nie? Kurczę, szkoda, że nie mam kluczyka. A jak się okaże, że ten kluczyk to był właśnie jakiś ten, jakaś tajemnica, easter egg albo coś innego. I okaże się, że przegapiłem jakąś ważną rzecz gdzieś. Kurczę, niedobrze. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mamy tutaj jakiś ziomków. O, siema, mamanko. Wojownik cienia, pozdrowienia z więzienia. Moi ulubieńcy gotikowi. O nie, bo wasze dwuręczne koziki to mogą mnie boleć, więc ja chyba zrobię tutaj sobie taktyczny bieg między kolumnami, żeby zgubić chociaż jednego z tych frajerów. Dobra, 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 jak tam? O nie, kurde, jeszcze biegniecie we dwójkę? Dlaczego? O, już coś się poszli. O, czekajcie, bo ja się zaraz tutaj wpakuję. A oni są szybsi ode mnie, czy mi się wydaje? Co tu się dzieje? No musimy zrobić manewry wymijająco-bloczące. O, ale pięknie, chłop, tu kurde, salto robi prawie, że. Dobra, dobra.
Jeden na raz biegnie? Bo wiecie, chodzi o to, żeby biegł tylko jeden. Okej, ale się oddalili od siebie. I zrobiło się w końcu ładnie i bez deszczu będzie na pewno mi przyjemnie się tu bawić z nimi w kotkę i myszkę. Okej, zobaczmy. I teraz powinien jeden tylko przybiec, a drugi powinien zrezygnować. Chyba, że oni są w duecie i w pakiecie. Wiecie, takie olo w pierdolo na maczety. No, panie. O, dobra, jest jeden na szczęście. Już by się bałem, że nie da rady inaczej. Dobra, tylko problem jest z tobą, że ty masz broń dwuręczną i jeszcze jesteś mistrzem w jej machaniu, także nie lubię tego. Zwłaszcza, że też nie jestem jakimś boksem największym. Ej, no gdzie moje obrażenia? Czy ja wjechałem już kryta, czy to jest takie dziadowanie z tym krytem? On też ma na pewno sporą ochronę. Ale tak, pojedynczo bicie jest o wiele sympatyczniejsze. Oż ty w mordę kopany, ale mi... Wow, halo, gdzie mój zasięg? Dlaczego moja broń przez niego przenika? Podobno to miała być jakaś super... Ej, no widzieliście to? Ale hamuwa. Dobra, leje cię, kurde typie, nie wiem co. Dobrze, mam sporo ochrony, a on nie ma kryta, bo inaczej już bym leżał dawno temu. Wydaje mi się, że może być to jakiś osłabiony wojownik cienia. No, chyba tak do przodu zawsze trafia? Chyba, wiecie co, po prostu przez to, że on jest jakoś tak... Ramka mi pokazuje, jakby był bokiem do mnie, to tak jakoś dziwnie chyba te hitboxy nie działają. Dobra, miecz dwuręczny chętnie zabieram i tutaj klucz, haha, ostatni wyrok otrzymałem. Wpis właśnie. Zobaczmy, o co chodzi z tym ostatnim wyrokiem. Zaiste jeszcze zamknięta brama. Z pewnością jest tam gdzieś jakaś skrzynia, do której będzie pasował ten klucz. Ho, ho, ho. No oczywiście, że jest. Już ją nawet odkryłem. Czyli jednak żadnej tajemnicy nie będzie. No to cześć, panie wojownik cienia. Zbugowany na liściu. O, shit, man. Czekaj. Bo wydaje mi się, że jak tak będziemy się bić, to nikt nie wygra nigdy. Ała! Nie bij mnie, kurde. Dobrze, że mam dużo miksu. Możemy zrobić z niego mielonkę. Jep, kurde. No, próbuj się cofać, O Boże, ale łatwizna. Gdybym tylko trafiał każdy cios. Ja dobrze. No widzicie, bez straty HP prawie się go uda zrobić. No chyba, że zacznie biec w lewą stronę. Naszą lewą, jego prawą. No nie zdąży nigdzie pobiec. Kosteczka do kieszonki, a ja idę. Wiecie co, najpierw zobaczę, skąd oni wybiegli, a później pójdziemy po skrzynię. Możliwe, że tam jeszcze coś na dole było. Chociaż pewnie potrzebuję czego jest ze skrzyni, żeby tutaj na dole uruchomić. Więc niepotrzebnie tu schodzę, ale wolę się najpierw rozejrzeć. Mamy tutaj grzybi. Mamy tutaj pergaminy. Więcej grzyba, poproszę. Ej, siema, kostek. Co tam, cwaniaku? Nawet flaszki żadnej nie masz przy sobie? No nie poznaję tych kostków. Abstynencja taka w tych kostkach i w ogóle. Tam na górze też. Nawet piwka nie miały. Strzały, no pewnie, po cholerę mi one. Ale jest też ładna miksturka prędkości, którą w sumie można by było odpalić. Chociaż chętniej bym zostawił ją sobie na później, bo możliwe, że w trakcie finałowej walki bardziej mi się przyda. Ale mam dwa zębate ziela, więc zeżrujmy jedno i akurat dobiegniemy sobie do skrzynki i na powrót odpalimy sobie drugie. Dzięki czemu nie zmarnuję aż tak dużo czasu. Pozwólcie, że nie będę zbierał niebieskich bzów, no bo no, już bez przesady, nie? Ile można? Okej, teraz tu szybkie chycanko. Ło, panie, co tu się dzieje? Halo, halo. Nie tak prędko. Dobra, hyc. Udało się jakoś wspiąć. Mamy tu i oto kufer, a w kuferku mikstury. Napój kamiennych mięśni. Każdy twardy facet go potrzebuje. Czy jestem twardym facetem? Zaraz się przekonamy. No to niezły twardy facet. Możliwe, że będę musiał pierdyknąć z pięści. O! I smoczykorzonek tu sobie rósł, a ja go przekapiłem. Cześć, smoczykorzeniu. Nom. Mam dzięki temu 34 siły. Kurczę, dobrze. Nie skąpili w tych roślinkach tutaj. To był trzeci albo czwarty smoczy korzeń, więc nieźle, to całkiem przyzwoicie. I mamy ścianę. Zgaduję, że jak wypiję sobie ten jakiś super wypas. Brak mi przedmiotu. Ej, czekaj. Bo ja mam tutaj ten napój. Może powinienem wypić ten napój i to spowoduje. No bo tak, klucza nie mam. Myślałem, że to jest ten klucz, a to nie on. Okej. Dobra, łyknąłem sobie jakiś super napój z kamiennych, ale dalej nie mam. Czekajcie, może trzeba usiąść też na tych? Nie, wątpię, bo to raczej nie tak. Ale okej, twardy mięśnik mnie tutaj ten. Chyba, że można wejść na górę tej piramidki. Bo klucza? Skąd ja mam wziąć klucza? Nie wiem, czy dobrze, że już wypiłem ten eliksir, czy powinienem to zrobić później? Czy, nie wiem, tyle niewiadomych, cholera. O, zympaty ziele, cześć. Ciebie akurat lubię, wezmę. Nawet chwilkę stracę. Czekajcie, czyli jak tutaj był ten... Ha, ale ja tam na górę nie wejdę, bo tam nawet nie było schodów. Co mi tu mówi? No niewiele, że ten napój znalazłem, bo nie znalazłem, co bym mógł za jego pomocą zrobić. Tu mamy
jakąś ścianę może, a może ten wodospad kolejny, to ja się rozejrzę i może wymyślę, co powinienem zrobić. Dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić i pomyślałem o tym od razu, jak tylko powiedziałem, że muszę się zastanowić i zamilkłem. Przecież tutaj mamy tą dziwną... Wow! Tą dziwną kamienną płytę, którą w ogóle udało się przesunąć bez najmniejszego problemu po wybiciu eliksiru, więc teraz będziemy pewnie mogli gdzieś tu wpłynąć i poszukać pod wodą. Super, uwielbiam te pływane w segmenty, gdzie można się utopić, naprawdę fobie wszystkie od razu, dziękuję. O nie, 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 nie planujmy tego. Wypłyniemy szybko na powierzchnię, z tego co widzę chyba gdzieś tutaj, okej, udało się. I mamy jaskinię również. Śmiesznie by było, o, cześć żółwie, czy mam nadzieję, że to nie są jakieś krwiożercze żółwie, nie, zwykłe olbrzymie żółwie. Rozejrzymy się najpierw może tutaj bliżej tego dziwnego jeziorka, potem lecimy na górę. Jestem ciekaw właśnie, czy nie wyjdziemy gdzieś tymi za tych skrzyń, które gdzieś widziałem na początku gry, w pierwszym w pierwszym odcinku. Okej, okay, widzę, że tutaj niestety palma mi blokuje przejście i dalej chyba nic nie znajdziemy. Okej, okay, nawet nie będę próbował. I czy za wodospadem coś jest? W tym zdecydowanie nie, za tym również nic, cholera, no. Dlaczego nie wykorzystujecie takie piękne wodospady i nie ma nic za nimi? Jak tak można bejtować? Cześć żółwiki, wy jesteście spoko cwaniaki. Wiele olbrzymie żółwie, fajne są, mogłyby dołączyć do Republiki Chrząszczy. Wspólnymi siłami by budowały piękny naród, lololo. Okej, ale jaszczury to akurat nie są fajne ziomki. Raczej do wytępienia, wy będziecie topielce, nie jaszczury, co ja mam z jaszczurami? Dlaczego tak często mylę topielce z jaszczurami? Kurde, no. Jedno i drugie jest wredne, gnojskie, parszywe bydle, które żyje blisko rzeki i mi zawsze wkurza, więc może dlatego. Ale kto by to wiedział? Okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj na razie... O, nie widzę, gdzie by można było jakikolwiek klucz umieścić. Ogólnie bardzo ładne są tutaj te tereny. I kolejny poziom wbity, no to świetnie. Nie wiem, po jaką cholerę mógł... Dobra, HP dostaliśmy, chociaż tyle za ten poziom. Więc to jest to akurat okej. Ale punkty nauki raczej nie wykorzystam. No chyba, że jeszcze przed samą walką finałową z jakimś tam wielkim bossem będę w stanie te punkty spożytkować. Byłoby całkiem przyjemnie, żeby nie nosić ich ze sobą. No i fajno. Więc wydępmy tutaj, co się rusza. Okej, widzę, że jaskinia się rozchodzi gdzieś tam na lewą stronę. Więc za chwilkę tam oczywiście potuptam, ale najpierw chcę sprawdzić, bo tu za wodospadami coś jest. Ale okej, przyznaję, ładnie naprawdę jest tutaj, fajnie zrobione te mapki i tak się zastanawiam właśnie, że chyba ktoś po prostu musiał, twórca modyfikacji musiał sam tą chyba modelować, bo naprawdę nie kojarzę, żeby w jakiejkolwiek innej modyfikacji tutaj ta mapka była wykorzystana, przynajmniej nawet jakiś fragment, część tej mapy. No, chyba, że się mylę. Jeśli się mylę, to możecie mi dać znać, może wy kojarzycie jeszcze, że ta mapka była w jakimś innym modzie? Możliwe, że pewnie, jeśli by miała być, to... Ty, gobliny słyszę. Czemu? Goblińskie kury gnojarskie, gdzie one siedzą? Ty, ewidentnie słyszę tu goblina. Dlaczego? To one siedzą gdzieś tam na górze, te gobliny? Jak tam wejść? O, czekajcie, czekajcie. Ewidentnie da się tam jakoś wejść. Słyszę tych gobliniarskich gnojarzy. Miau, nie chciałem wskakiwać do tej wody. O mój Boże, czy ja będę w stanie wyjść? Dobra, chyba będę. Chodźmy dalej, bo zgaduję, że jak pójdę dalej, to mnie gra sama zaprowadzi tam na górę. Bo chyba tutaj dało się wejść jeszcze i może tam jakoś górą się da przejść. Uau, goblinów jeszcze bijemy. O, gobliny jagody, dzięki pan szczurek, że zwróciłeś na nie uwagę. Super, super, bardzo miło. Gdzieś ty kurde szedł w ogóle, to też takie susi. Możemy iść tutaj, czy tam coś będzie na dole? Rośnie tu bagienne ziele. Nie wiem, po jaką cholerę ja to zbieram, zupełnie mi to jest niepotrzebne, ale widzę i klikam, no. Przydałoby się szybkie zbieranie. Będę musiał pomyśleć przy kolejnych modyfikacjach, żeby sobie zainstalować, doinstalować do Uniona, bo to jednak przyspiesza moje cebulanckie zachowania. O, i mamy pierścień. Gdyby nie... amulet nawet. Gdyby nie to, że zrobiło się ciemno, to bym go chyba nawet nie zauważył. Ochrony przed bronią 10. Ej, to nawet spoko. Mógłbym użyć również z tego pochodni, bo chyba gdzieś miałem. Gdzie są pochodnie? Nie wiem, wezmę w ten sposób. Ale mam tylko jedną zwykłą pochodnię i nawet sobie szybkiego save'a nie ogarnąłem, matko. Ale dobra, użyjmy tą pochodnię, licząc na to, że nie będę musiał się wczytywać, bo inaczej pochodnia przepadnie. Więc musimy teraz na jednej pochodni zrobić wszystko, inaczej no, nie da rady. Możemy spróbować tu wskoczyć na półkę wyżej, możemy, ale czy coś tu znajdziemy? Wątpię. Niestety chyba nic z tego, ale okej, już widzę, gdzie nas gier
giereczka kieruje. Możemy sprawdzić, czy tu w krzokach coś nie rośnie. Chyba nie. Czyli jednak idziemy w stronę goblinów. Zobaczymy, czy uda się wytępić. W ogóle jestem ciekaw, jak długa jest ta modyfikacja, ale wydaje mi się, że było coś... O, siema smączy... A nie, to brzytwiak, nie smoczy zębacz. No i dobrze. Jakby to miał być smoczy zębacz, to pewnie bym nie przeżył tego za bardzo. Fajnie, fajnie. Właśnie chyba coś było około 2-3 godzin modyfikacja, więc możliwe, że idziemy już naprawdę do finału. W sumie przeszliśmy przez ten jakiś magiczny teleport, więc no... Modyfikacja nie była planowana na długą. No i nawet spoko, bo akurat można się trochę rozgrzać i przypomnieć sobie, jak to się robiło. Mamy lianę i o, nawet trafiłem z nazwą, ha, to liana. Niestety jest za daleko, więc podejdźmy jeszcze krok. Mam nadzieję, że będę mógł się bujnąć na niej razem z pochodnią. Wow. Tak, udało się. O, ale wyleciał. Znowu go zabolało to chyba. No i gobliniarskie. Bonjour, to was słyszałem, gnoje parszywe. No to myk, kurde, leszcza na strzała. O, ty, trafiłeś mnie. To będzie ostatni błąd w twoim nędznym goblińskim życiu. I lagę zaraz by fajnie, jakby można było tą lagę podpalić i sobie zrobić pochodnie. O, biegnie więcej. Dostawa mięsa. O, ty gobliniarski parszywy. Parszywa bestio potężnej postury i wzrostu. Nie no. Łatwizna. Lubię być goblinki, naprawdę. Tak jak już mamy pierdknięcie w łapie, to jest sama czysta przyjemność. Trochę mi się oberwało. Może zjedzmy grzyba. Ile tam tego grzyba? O, ze 4 grzyby musimy zjeść, żeby się wyhapcyć. Także nieźle. Coś tam mnie zabolały. Zobaczmy, czy przypadkiem śledź, ryba, okej. No nie wiem, zbiorę to myśląc o tym, że może kiedyś mój tutaj bohater wróci z tej przygody i wiecie, też będzie potrzebował coś mieć do życia. To każda pamiątka się liczy, nie? No, no wiecie, zawsze jakaś pamiątka, nawet śledzik z goblińskiego ogniska. Okej. Idziemy krętą ścieżką i wchodzimy oto tutaj w jakąś kolejną jaskinię. Stąd przybiegły posiłki goblińskie. No, żadnego posiłka tu nie zjedliśmy, poza trochę grzybami, więc no, więc śmiesznie. Okej, tu półeczka, więc kiedy na dół. Ależ zrobili tutaj, kurde, ci panie, labirynty, olbrzymian szczury, kurde, nie ma takiego. Ja, ona strzała olbrzymiego szczura. Nie, ty mi tą lodówkę to zostaw, gnoju parszywy, to się przyda na finałowego bossa, coś czuję. O Jezu, lodową bryłę bym tak sobie puścił z dupy w skałę, to by nie było fajne. Kretoszczury jeszcze, jej, o jak miło i sympatycznie, gincie kurde, parszywe stworzenia. Ach, no cóż, liczyłem, że raczej im bliżej bossa, tym ciężsi przeciwnicy będą się trafiać, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie. O matko, no pozwólcie, że jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem czegoś tu nie schowano. Możemy skoczyć na górę? O, nawet chyba by nie było po co. Obiegnijmy dookoła wejście i wbijamy do środka. Nie wiem za bardzo, czy to już, czy jeszcze, ale to wygląda, jakby miało nas gdzieś przenieść albo wprowadzić do jakiegoś grobowca. O, jest tu trumna. Okej, zgaduję, że po jej otwarciu. No jest tutaj krew i w ogóle kostki i ojejku, ileż tutaj niedobroci. Także myślę, że jesteśmy w dobrym miejscu. Trumno, otwórz się. Zobaczmy, co w tobie jest. Zdobiony kamień. Ostatni wyrok. Mamy i 200 doświadczenia. Wpis do dziennika. O, dobra, tam jakiś ten. Myślę, że mam już ostatnią część. Zaczynamy. Kostucha już czeka na strażnika. Okej, wojownik cienia. Pozdrowienia. Siema, siema. Dobra, wezmę cię, leszczu, wyklepę tak jak twoich kumpli. Nie, dobra, czyli blok. Blok, atak, blok, atak. Na wojownika. Jeśli nie może się ruszyć, to powinno pomóc. Okej, kostucha, powiadasz. No, no, no. Na razie mamy wojownika. Nie wiem, czy to jest jako runa teleportacyjna, czy jako... No panie wojowniku, proszę, proszę przyjść po wpierdziel, mi się nie chce za sobą biegać teraz, już się nabiegałem. Dobra, pięknie, jest XP, zobaczmy, czy przypadkiem ten chłop tego czegoś nie miał przy sobie. Pam, 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 okej, zobaczmy, czy to... Nie, nie mogę tego użyć w żaden sposób, czyli zgaduję, że musimy teraz się cofnąć, okej, ho. Nie jest bardzo... Klucz! To będzie jako klucz, tak? Ojej, to muszę przebiec całą drogę z powrotem? Chyba powariowaliście, o mój Boże. Dobra, to zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł użyć tego jako klucza. Okej, i oto jestem przed wejściem i zaraz się dowiemy, czy rzeczywiście możemy tego użyć. I tak, użyło się i możemy... Ostatni wyrok na wypis dzienniku. Nasz bohater ruszył z kosą do przodu i w ogóle zamykają się za nami bramy, żeby nie wypuścić... Cokolwiek się tu znajduje. O mój Boże! Mamy jakąś totalną poczwarę na środku pomieszczenia. Jest to strażnik, który... Nie wiem, czy chce ze mną pogadać. Oj, raczej nie! O, zamruśmy go jak najszybciej i spróbujmy pokonać
Ojojoj, jak ja bardzo mu nic nie robię. No cóż, bryła lodu niestety nie podziałała za dobrze. Zgaduję, że w jakiś inny sposób będę w stanie go pokonać. Mam nadzieję, bryła lodu za chwilę się skończy. Zostanie na pół HP ten strażnik chyba. Chyba, że... O nie, jednak... O Boże, co to za poczwara w ogóle? Okej, odskoczył ode mnie. Niestety on potrafi jakieś dziwne ciosy zadawać. O wow, i naprawdę mnie boli. Skubany jest naprawdę silny. Okej, niestety ja też mam zasięg średni. Wygląda jakiś kraken na lądzie, który wylądował. Wydaje mi się, że jestem w stanie omijać jego ciosy, gdy tylko dam krok na bok. Niestety z leczeniem będzie ciężko, bo skubany jest naprawdę szybki. Ma ten doskok naprawdę sprawny. Trzeba będzie się postarać. Niestety oberwało mi się już na samym początku walki, nie wiedząc, z czym tak naprawdę walczę. Ale bryła lodu, widzicie? Wiem wam, że bryła lodu to jest wspaniałe, wspaniałe narzędzie młócenia przeciwników. Jego ataki, tak, macki jakieś dziwne, okej. Całkiem wesołe to jest, muszę przyznać. O Boże, kolejne obrażenia. Muszę się zapisywać niestety, bo wiecie, taka walka może się bardzo źle dla mnie skończyć, jeśli nie zrobię tego. Nie widzę niestety innego sposobu niż okładać go po prostu ile tylko sił w łapce, ale mamy szansę. Jest jeszcze nadzieja, jest już prawie pokonany. Jeszcze dwa ciosy, trzy, cztery i udało się! I pełno wpisu i dodatkowo jeszcze filmik kończący tę epicką walkę ze stworem. Wow, cóż tu się wydarzyło? Wow, kurde, co to za Matrix, człowieku! I prosto w oko wbity miecz. I to... No cóż. Niesie ze sobą na pewno jakieś konsekwencje. Jest ten pierwszy prawdziwy teleport, który uruchamia wszystkie pozostałe, ale bez tego przeciwnika nie wykorzysta. Golden Age! Ide und Sedzung. Czyli pewnie, że nastąpiła złota era. Mamy nasz artefakt również. No i tak się kończy nasza przygoda. Trzy odcinki pełne przygody. Udało się, czyli a nasze przeznaczenie się spełniło. Panie Simon 92. Dzięki. Bardzo. Widzę, że tutaj napisy końcowe również fajnie są zrobione. Kurde, naprawdę bardzo fajna modyfikacja, krótka, ale treściwa. Wprowadziła trochę nowości, jak na przykład właśnie te mechaniki, jakieś bujanie się na lianie, jakieś właśnie takie dodatkowe animacje. Nawet jak wstawaliśmy z łóżka, to nasza postać się przeciągała, to fajne było. Dodatkowo właśnie spójna, prosta historia, bez szaleństwa. Najzwyklejsza w świecie, w miarę dosyć szalona, ale bardzo fajna. Kurczę, no co, daję tutaj plusika, myślę, że spokojnie z jakiejś... Czekajcie, bo mieliśmy chrząszczyka, były fajne żółwie, były ciekawe mechaniki, całkiem przyjemna, krótka, fajna historia. No myślę, że taki 7 z plusem to... To spoko, taka w sam raz modyfikacja, żeby usiąść wieczorem i sobie zagrać. Dzięki bardzo tutaj za obejrzenie. Sarkeras, artefakt pradawnych odnaleziony, uratowaliśmy świat, wow, co się dzieje? Pokonaliśmy jakiegoś wielkiego bossa. Ach, stare szkolne RPG normalnie wykonaliśmy tutaj. Więc dzięki, mam nadzieję, że wam się podobała modyfikacja. Oczywiście nie przestajemy na tej, lecimy z kolejnymi, które już mam przygotowane dla was, także wyczekujcie kolejnych odcinków z Gothica. A żeby nie przegapić, no to wiadomo, się przyda ten subek z dzwonkiem. Łapka w górę, no myślę, że już zostawiona, nie muszę przypominać. A komentarz możecie napisać, co wam się podobało w tej modyfikacji. I ewentualnie, czy jest jeszcze jakaś modyfikacja, o której myślicie, że ją bym mógł nagrać. Bo jeśli jakaś wam przychodzi do głowy jeszcze, której nie było na kanale, pamiętajmy, że chodzi o jakieś świeżynki, nowości, to dajcie znać. A ja zmykam montować, żebyście mogli obejrzeć ten odcinek jak najszybciej. I trzymajcie się. Cześć, pa, pa.